Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na Q&A, Q&A numer 11 i przechodzę do pytań. Pytanie numer 1 będzie od Mateusz Michałowski, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Zadał tylko jedno pytanie, mianowicie czy kosmetyki z kawiorem z serii Planet Spa z Avon lubisz, czy raczej niekoniecznie? Mój drogi, ja ogólnie bardzo lubię kosmetyki z serii Planet Spa, aczkolwiek z serii tej z kawiorem posiadam tylko i wyłącznie maseczkę, o której mogę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo dobra. Bardzo ją lubię i może kiedyś, jak będę miała okazję, zakupię sobie więcej właśnie z tej serii i wtedy będę mogła powiedzieć coś na ten temat. Używałam bardziej z Avonu właśnie, tej zielonej serii i ona była z oliwą z oliwek i była cudowna. A ta z kawiorem, niestety mam tylko maseczkę, która się sprawdza u mnie naprawdę wyśmienicie. Dziękuję serdecznie Ci za pytanie i przechodzę teraz do następnej osoby i jest to Aneczka 2406. I tu pytanie pierwsze. Ilu miałaś partnerów? Ja tutaj się pytałam, czy to chodzi o partnerów łóżkowych, czy partnerów życiowych. I Ania mi odpowiedziała właśnie, że no nie, no wiadomo, że partnerów życiowych i takich poważnych związków, dla mnie poważnych, tak mi się bynajmniej wydawało, że to są bardzo poważne związki, miałam cztery. Dwa takie ja byłam bardzo, bardzo młoda i dwa właśnie, jeden to jest mój ex, taki poważny, już naprawdę, co myślałam, że to jest moja wielka miłość. Ja oczywiście byłam w śmiertelnym błędzie, ale dzięki temu jest Laura na świecie. I teraz mój misiu, który właśnie jest ze mną i mam nadzieję, że to już naprawdę ten jedyny. Tak naprawdę to można było powiedzieć do trzech razy sztuka. A nawet do czterech. Pytanie numer dwa. Czy założyłabyś jakiś seksowny strój i pokazała się w nim przed miśkiem? Oczywiście, że tak. Myślę, że takie zabawy, które są w jakimś tam stopniu, nie wiem jak to powiedzieć, są w jakimś tam stopniu nieurażające kogoś, no w sumie to zależy, bo niektórzy nawet lubią wyzywające, niektórzy lubią hardkorowy nawet seks, ale jeżeli chodzi o seksowny strój, to tak, jak najbardziej. Robiłam to nieraz, mam nadzieję, że nieraz będę miała okazję jeszcze eksponować się w całości przed swoim partnerem. Jesteśmy już tyle lat ze sobą, że wiemy, co lubimy, jak lubimy i wiemy, jak zaskoczyć partnera właśnie w miły sposób, miły sposób. Oczywiście, że tak, seksowna bielizna, seksowny strój jest jak najbardziej dla nas. Także oczywiście, że tak. Pytanie numer 3. Rajstopy czy ponczochy? Na dzień dzisiejszy nie noszę ani rajstop, ani ponczoch, ale wcześniej, jak byłam jeszcze młodsza, no może nie młodsza, bo stara nie jestem i nawet się tak nie czuję, ale jak byłam zdrowsza i mogłam chodzić na wysokich obcasach, w wielkich szpilkach, to preferowałam tylko i wyłącznie ponczochy. Także jak ubierałam sukieneczkę czy spódniczkę, zawsze miałam ponczochy, bardzo rzadko miałam rajstopy. Teraz troszkę się zmieniło, więcej ubieram rajstopy, jak już mam ubrać coś krótkiego, jakąś spódniczkę lub sukienkę właśnie, to ubieram rajstopy, ale preferuję jak najbardziej ponczochy. Pytanie numer 4. Stringi czy majtki? Dzisiaj takie pytania troszkę osobiste, ale to nic. Poradzimy sobie i z nimi. Przecież wcale bym nie musiała na nie odpowiadać, ale jak myślę, że
mogę to zrobić, dlaczego nie, nie ma nic tu wulgarnego aż tak, żeby kogoś szokować, więc odpowiadam. Ja preferuję stringi. Moja pupa, że tak powiem, jest dosyć dużych rozmiarów, może nie jest jakaś gruba, czy wielka, czy coś w tym stylu, ale jest pulchna, o tak może, dobrze zaokrąglona i w takich dużych majtkach nie czuję się, w takich zwykłych nie czuję się zbyt dobrze. Naprawdę preferuję stringi z tego względu, że ładnie wyglądają spodnie wtedy. Nie ma żadnych odgniotów, zagniotów i w ogóle jest mi po prostu wygodniej. Jestem już tak nauczona, przyzwyczajona i nie przeszkadza mi żaden paseczek tam, gdzie nie trzeba. I myślę, że tutaj zdecydowanie rządzą stringi. Piąte. Poszłabyś z córką na dyskotekę? Oczywiście, że tak. Ja tylko czekam, kiedy Laura będzie już dorosłą kobietą i będziemy mogły się wybrać razem w Tany. Usiąść, wypić jakiś alkohol wspólnie, pobawić się, potańczyć, powariować. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jest między nami taka różnica, że śmiało możemy się zaprzyjaźnić. Jesteśmy dobrymi przyjaciółkami już teraz, ale chodzi mi, że jak najbardziej wyczekuję tego momentu, kiedy pójdziemy wspólnie na dyskotekę. Oczywiście będę jej pilnować. Nie ma tak łatwo. Jestem wyrozumiałą mamą, ale do czasu. Pytanie numer 6. Ile masz wszystkich kolczyków? Tylko i wyłącznie 2. Po jednej dziurce w każdym uchu. Miałam kiedyś przebity pępek, ale że robiliśmy to z moją przyjaciółką. Robiłyśmy to bardzo, bardzo dawno temu, x lat temu, chyba z 20, z 18 lat temu, byłam młoda, byłam chyba w wieku nawet Laury albo i młodsza i eksperymentowałyśmy na przeróżne sposoby, miałyśmy tak zwariowane pomysły, że to głowa mała. I miałam przebijany właśnie pępek. Niestety ten pępek był za blisko przebity i któregoś dnia kolczyk odpadł mi wraz z moim strupkiem i raną. To było bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo później bardzo długo się goiło i mam do dzisiaj bliznę. To nie był dobry pomysł. Nastolatki, nie idźcie w moją stronę. Aczkolwiek teraz jest tyle pootwieranych właśnie miejsc, gdzie robią piercing czy tatuaże, że nie trzeba robić tego w domu. I nawet nie róbcie, bo można sobie naprawdę krzywdę zrobić na całe życie. Pytanie numer 7. Czy zgodziłabyś się, gdyby Laura chciała zrobić sobie tatuaż? O, właśnie tu mówię. Oczywiście, że tak. To jest jej ciało, to jest jej wybór. Na pewno bym dyskutowała z nią na temat, jaki to by był tatuaż, a na przykład dlaczego taki wybrałaś, a pomyśl, a zastanów się. Na pewno bym z nią rozmawiała dużo, no, dużo na ten temat. Ja sama za plecami rodziców zrobiłam sobie tatuaż, bo śmiertelnie się bałam im powiedzieć i dopiero po x czasu dowiedzieli się, że tatuaż posiadam. A ja jestem znowu taką mamą, że przyjdź do mnie, porozmawiaj, zobaczymy, co z tego wyjdzie i przeważnie zgadzam się na szalone pomysły. Także tak, zgodziłabym się. Aczkolwiek tutaj trzeba mieć skończone 18 lat, żeby zrobić sobie tatuaż. Czy 16? Daria ma... Nie, 18, bo Daria ma 16, chciała zrobić tatuaż i odmówili jej w studiu, także... tyle. 8 pytanie. I tutaj 8 pytanie. Boisz się latać samolotem? Pomimo tego, że mam lęk wysokości, ja nie boję się latać samolotem. Nie boję się wysokości, gdy jestem, tak jakby powiedzieć, w zamkniętym pomieszczeniu. Czyli samolot, czyli jakaś winda wysoka. Gorzej jest, jak już mam wyjrzeć przez okno, wyjść na przykład na balkon, czy i spojrzeć w dół, czy jestem gdzieś na skarpie, na wysokości, gdzieś nad wodą. Wtedy się śmiertelnie boję. Ja tu, a tu już jest 12. Ja już się wtedy śmiertelnie boję, ale samolotem latać lubię i nie mam jakiejś
jakiejś obawy, jakiegoś stracha, że spadnę albo coś. A dziwne to jest, bo niby mam lęk wysokości, ale nie we wszystkich przypadkach. Na przykład jak wchodzę na drabinę u siebie w domu, to jest tak, że czasami się boję, a czasami nie. Czasami jest tak, że się boję ze schodów, albo najgorsze są mosty. O, mosty, jak ja się boję przejść po mostach, a szczególnie jak są takie, wiecie, kratki. I to może być malutki mostek i ja już się będę bała. Po prostu tak mam. Czy jakieś schody na wysokości, takie, wiecie, przejrzyste, że widać między szczelinami, co się dzieje na dole. O, rany. No, ale samolotami nie boję się latać. Nawet lubię. No, co prawda nie latałam zbytnio dużo, ale chyba z 2 razy w życiu mi się zdarzyło i to wszystko. Ale nie, nie boję się. Dziękuję ślicznie za uwagę. To już wszystkie były pytania. Nie chcę tych Q&A robić zbytnio długich, także podzieliłam je na kilka części. Jak macie jeszcze jakieś pytania, zostawcie na dole w formie komentarza. Na pewno na większość odpowiem. Wszystkie mam zapisane w mojej wielkiej księdze skarbów. Oczywiście takie o Q&A mam zapisane tutaj na kartkach, różne też, a ważniejsze sprawy idą bezpośrednio do notesa. Dziękuję ślicznie za uwagę, życzę Wam wspaniałego dnia lub kolorowych snów, w zależności kiedy mnie oglądacie, i zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. Buziaczki! Bawcie się dobrze, pa pa!